Dzień dobry. Witam Was 20 grudnia w środę. Jest w tej chwili godzina 10, jest 5 stopni, odczuwalne minus 1. Zachmurzenie 100%, szansa opadów 40%, ale cały czas pada od wczoraj, że tak powiem. No pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, ale nie wiem, czy to się przetrze, bo pada non-stop. Nie ma, że opady są przelotne. Najcieplej między 11 a 13, 6 stopni. Dobra jakość powietrza, buźka w raporcie smogowym na zielono, jedynie to jest pocieszające. I tak dużymi krokami zbliżamy się do świąt. Dzisiejsze moje zakupy z koszyczka. Była promocja na farby do włosów. Wzięłam dwie, to za drugą zapłaciłam 60% mniej, także opłacało się. No tutaj kupiłam nuggetsy, rolatki de volaille, udo z kurczaka, ta się mleczko jakieś takie inne, śliwkowo-piernikowe. Takie świąteczne. No i moje ulubione ziemniaczki z rozmarynem. Tradycyjny mój chleb żytni na zakwasie. No, kupiłam sobie chałeczkę dzisiaj z masłem. Będzie bardzo dobra do herbatki. Zaraz sobie przygotuję. No i tutaj jest wędzonka. Masło. Mleczna Dolina. Za to wszystko zapłaciłam 115 zł. Trzeba uważać. Można się poparzyć. Dzisiaj znowu herbatka. Malina, truskawka.
I cóż tu my tu mamy? Dzisiaj mamy 20 grudnia. Nieuchronnie zbliżamy się do końca kalendarza adwentowego. Taka czekoladka do herbatki. Ale zaraz jeszcze sobie ukroję ze dwie kromeczki chałki mojej świeżej do herbatki. Posmaruję masłem. Bardzo lubię taką opcję. Też apetyczna ta chałka. Naprawdę smaczna. Dwie kromeczki przygotowane. Teraz tylko posmaruję masłem. I będę miała świetną przekąskę. No i proszę. Smaczna przekąska. Gotowa. Aż muszę spróbować. Takie to apetyczne. Bardzo dobre. Jeszcze sobie ulepszyłam. Dołożyłam powidła śliwkowe. Na to, to już teraz to już jest przepyszne. No i moja farba do włosów. Tu są dwa kolory brązu. Średni brąz i czekoladowy brąz. Ja zamierzam te farby pomieszać. Będzie taki uniwersalny kolor. Tu jest troszeczkę bardziej rozjaśniony. W rzeczywistości on jest taki ciemniejszy. Bo teraz może bardziej taki zbliżony. Ale nie, jeszcze troszeczkę jest rozjaśniony. Ale w każdym bądź razie ja tą farbą już nie raz włosy farbowałam. I ona jest łagodna. Nie ma żadnych jakichś tam alergicznych sytuacji. W tym sensie, kiedyś Wam opowiadałam, jak byłam u fryzjerki i troszeczkę zostałam poparzona. Bąble mi wyskoczyły i na skórze głowy. Ale mówiłam, zgłaszałam, że mnie piecze, ale jeszcze kazała te 10 czy 15 minut posiedzieć. No i był efekt tego. Także ja teraz raczej wolę robić sama sobie włosy, bo wtedy, gdy coś się dzieje, to ja od razu zmywam farbę i jest jak jest. Ile zafarbowało, tyle jest, no trudno, jeżeli coś... Ale ta farba wyjątkowo jest łagodna dla mnie. Osaka. Japan 1977. Zobaczmy, co tu pisze. Tak, to by trzeba było mieć wzrok sokoli, żeby cokolwiek przeczytać. Ale jest, mogę przeczytać. Technologia Salon Lex odbudowuje zniszczone wiązania i naprawia strukturę włosa od wewnątrz. Pielęgnacyjna formuła z keratyną pokrywa osłonkę włosów, aby wygładzić i wzmocnić do ich powierzchnię. Także akuratnie. Efekt koloryzacji zależy od wyjściowego koloru i kondycji włosów. Odpowiedni do włosów od jasnego brązu po ciemny brąz. Do włosów całkowicie posiwiałych, kolor trwały. No wiadomo, że te włosy siwe, to one już łapią inny odcień. Już nawet jak u fryzjerki robiłam włosy, to już ten odcień był inny. One się odróżniały już te siwe, już nie ma takiego całkowitego pokrycia, żeby była jednolitość. No nie, no niestety, już ten odcień jest inny. Już się tak załamuje, no. Taka jest uroda. Także średni brąz i czekoladowy brąz. Już i tym średnim brązem farbowałam samym i tym czekoladowym, także
Pigmenty głęboko wnikają w strukturę włosa. No i do 10 tygodni intensywnego koloru. No wiadomo, 10 tygodni. Siwe włosy, no to szybciej są widoczne. Jak się nie ma siwych włosów i się tym zafarbuje szamponem, no to być może wytrzyma tyle. No ale w każdym bądź razie profesjonalne pokrycie siwych włosów. O to też mi chodziło. No i cóż. Wyjściowy kolor włosów. To są te właśnie. Tu jest pokazane, jaki wyjściowy kolor włosów może być. Level trzeci, trwała koloryzacja, poziom trzeci. No ale tu pisze też, że może powodować reakcję alergiczną, jak zresztą każda farba. Zachowaj środki ostrożności. To trzeba po prostu no, sprawdzać. Najpierw sobie zrobić, jeżeli ktoś nie farbował, to zrobić sobie w jakimś takim miejscu jakiś kosmyk i dopiero wtedy. No ja już farbowałam, także tą farbę mam przetestowaną, także spokojnie, nie boję się. A już woda mi się gotuje na herbatkę. Będzie herbatka. No i czary mary, kolor włosów jest trochę zbliżony do moich naturalnych, ale jeszcze nie całkiem. Ja miałam ciemniejsze swoje naturalne. Właśnie na tych zdjęciach wspomnieniowych, film wspomnieniowy, pokazałam swoje zdjęcia z młodych lat i tam właśnie jest mój naturalny kolor włosów. Ja długo włosów nie farbowałam, dopiero jak zaczęłam siwieć, to wtedy. A tak to całe swoje młode lata miałam ten swój naturalny kolor, bo bardzo lubiłam. I te włosy były takie z połyskiem, no podobały mi się, tak więc nie farbowałam. Dopiero teraz, no tak się skusiłam. Wydaje mi się, że ten kolorek też jest niczego sobie. Oczywiście. Także włoski już zrobione, przygotowane. Tak trudno było mi się za to zabrać, ale no, ale trzeba. Jeżeli chce się farbować, no to trzeba, no bo bardzo brzydko wyglądają już te odrosty i trzeba z tym zrobić porządek. No niestety, tak to wygląda. No i cóż, święta tuż, tuż za rogiem dosłownie. Coś niesamowitego. Nie ma śniegu u mnie, pada deszcz, ale całe szczęście, że nagrywam te filmy, więc troszeczkę tego klimatu złapałam świątecznego. No i w grudniu na początku przecież śnieżek był, no to była radość wielka. Chodziłam, nagrywałam i tego klimatu złapałam, także nie zanosi się, że u nas w zachodniopomorskim będzie śnieg. No, nie zanosi się na to. No ale cóż, jest jak jest. W każdym razie te filmy, które właśnie robię, to sobie tak mogę troszeczkę ten klimat podrasować, że tak powiem, i troszeczkę zrobić tak bardziej odświętnie i złapać tego klimatu, tego uroku, tego czaru, bo co tu dużo mówić, no to jest, no rzeczywiście, to jest piękny czas, piękny, piękny czas. No i tyle dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, w szczególności chciałam pokazać te włosy, bo to było takie nieplanowane, to było, dlatego że no, były te farby, które, no, które jakoś tam mnie w jakiś sposób, jakieś alergie u mnie wywołują, więc mowy nie było, żebym ja kupiła taką farbę. Więc ja dzisiaj pokazała się ta, która jest już sprawdzona, która jest łagodna w moim przypadku, także dla mnie, dla mojej skóry. Więc się skusiłam i zrobiłam, a już byłam gotowa, że dopiero może zrobię, no nie wiem, na nowy rok, czy kiedy, no, aż spotkam o tą odpowiednią farbę. No. I tak to wygląda. Ale dzisiaj spotkałam, zrobiłam, no i cóż. I jestem przygotowana już na święta. Chociaż tyle. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Pa, pa.